Smak PRL dla niektórych jest siermiężnym i ekonomicznym koszmarem, do którego nie chce się wracać. Dla innych to wspomnienie beztroskich lat dzieciństwa, gdzie kalorie nie istniały, a mama zawsze proponowała dokładkę. Trzeba pamiętać, że w PRL-u brakowało wszystkiego, więc o przygotowaniu dania Masterchefa było trudno. Przed nami przebieżka po kulinarnych bezdrożach PRL-u. Jeśli jesteś głodny, to uważaj, bo zgłodniejesz jeszcze bardziej. Kulinarnym złotym gralem był schabowy. W PRL-u częściej spotykana niż przypadki febry, ale nieznacznie. Najlepiej smakował spod lady albo od baby, a cenę miał zawrotną. A to właśnie w tych czasach zapanował szał schabowy, tak jak w panierce, zupełnie jak kabanosy. Okrzyknięto go najbardziej tradycyjnym polskim daniem. Trzeba było schab zastępować żylastą i tłustą karkówką, problemy były za to jajka, bo zamiast jajek brało się mleko. Biedna wersja była z mortadeli, a taka była dostępna nie tylko w prywatnych kuchniach, ale także w barach mlecznych i restauracjach w całym kraju. Jeszcze przed wojną Polska słynęła z dziczyzny. Po wojnie władza zarządziła, że mięso saren, jeleni, dzików i zajęcy będzie sprzedawane na zachód za dewizy. Jako że u nas tej dziczyzny brakowało, to pojawiały się sposoby, jak zdziczyć zwyczajne mięso. Jałowiec i czosnek z niejednej łopatki potrafiły zrobić pieczeń myśliwską a la dzik, czy gulasz a la sarnina. Po takim gulaszu gospodarz zaproponowałby jakiś wyrób czekoladopodobny na bazie oleju rzepakowego. Od święta Polacy mogli się podelektować szynką, ale nie wszyscy. Dla wielu gospodyń zdobycie go było dla nich jak Mission Impossible, chyba że się miało znajomości w Baltonie albo w Peweksie. Kurczak w wielu polskich domach udawał szynkę. Podobnie było z dorszem, choć dorsz był uważany w PRL-u za jedną z najbiedniejszych ryb. Był tani, a przecież dzisiaj dorsz jest często droższy nawet od łososia. Dorsz często na polskie stoły nie trafiał, za to często pojawiała się kiełbasa serwolatka. Najbardziej dostępna polska wędlina zastępowała szynkę w sałatce jarzynowej czy salami w udawanej pizzy. Nie tylko pizza była udawana. Weźmy hot dogi. Te były z pieczarkami zamiast parówek. Buła była niczego sobie, ale zamiast kiełbaski wypełniano przygotowany otwór masą z grzybów, cebuli i kto tam jeszcze wie czego. Z hot dogiem nie miało to wiele wspólnego, jednak cieszyło się powodzeniem. Powodzeniem też cieszyły się wuzetki, zimne nóżki, ryba w galarecie, śledź w śmietanie, sałatka jarzynowa z majonezem, kotlet jajeczno-ziemniaczany, fasolka po brytońsku, jajka z majonezem, kogel-mogel, prosta galaretka owocowa czy sławny blok czekoladowy. Pokolenia urodzone w PRL pamiętają kombinowaną kuchnię. Jedzenie w PRL miało być paliwem dla klasy robotniczej i chłopstwa. Polacy jadali głównie w domach, na stołówkach i w barach mlecznych. Kuchnia stała się jednolita, tak jak i jednolitym władza chciała uczynić społeczeństwo. W zapomnienie odeszły popularne przed wojną przyprawy i produkty, takie jak oliwa, parmezan czy kapary. Polskim kawiorem stała się kaszanka. Na targach i warzywniakach królowała kapusta i warzywa korzeniowe, a ze świeżych ziół pietruszka i koperek. I jak tu omawiać smaki bez barów mlecznych? Bary mleczne wzięły swoją nazwę od tego, że było więcej potraw mlecznych i jarskich. Pojawiały się dania z jaj i mąki, omlety, jajeczne kotlety, naleśniki, a także pierogi, pyzy, pierogi leniwe, kasze, zupy, rzadko dania mięsne. A jeśli chodzi o wystrój, to białe talerze i kubki z niebieską obwódką i napisem społem, a także aluminiowe sztućce i stoliki z blatami z laminatu, bez obrusów. Słaba wentylacja dawała gwarancję, że kuchenne opary przenikały odzież i włosy jedzących. W barach jadała klientela stanowiąca przekrój całego społeczeństwa. Robotnicy, urzędnicy, profesorowie uniwersyteccy, uczniowie i studenci czy emeryci. Obsługa, przeważnie żeńska, była odziana w białe fartuchy i czepki. Karykaturalny wizerunek gastronomii z przełomu lat 70. i 80. XX wieku przedstawiony został w Misiu Stanisława Warei. Kuchta rzuca klientom szarą ciapę do obskurnych aluminiowych misek przykręconych na stałe do stołu. Na szczęście, wbrew tej wizji, jedzenie w barach mlecznych bywało całkiem smaczne, choć proste.
w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej trudno było o kawy i herbaty dobrej jakości, a latem o napoje chłodzące. Spośród herbat najgorszą renomą cieszyły się gruzińskie i za tymi chyba nikt nie tęskni. Kawę pito po turecku, czyli grubo zmieloną zalewano wrzątkiem. Ten zwyczaj jeszcze gdzieniegdzie przetrwał. Podawano ją w szklance, niekiedy objętej metalowym trzymadełkiem. Charakterystycznym elementem perlowskiego folkloru były uliczne saturatory, czyli wózki do produkcji wody sodowej, do której do smaku dodawało się syrop o sztucznym aromacie. Szklanki, w których podawano napój, były pobieżnie płukane, więc do napitku przylgnęło określenie gruźliczanka. W wielu domach wodę sodową robiło się w syfonach. Prywatna inicjatywa sprzedawała sztucznie barwione oranżady w foliowych woreczkach. Sławą cieszyła się również zwłaszcza plażowa cytronada. W latach 70. XX wieku pojawiła się uboga kuzynka Coca-Coli, maleńka Polo Cocta. W domu i w stołówkach piło się też kompoty, koktajle owocowe albo kwaśne mleko. Szczególnie popularny był gazowany napój Ptyś w szklanych butelkach, a jeszcze wcześniej jedyny sok owocowy na rynku noszący wdzięczną nazwę płynny owoc. Codzienne roznoszenie mleka pod drzwi mieszkań było powszechnie praktykowanym zwyczajem. Zanikł on po 1989 roku. W sklepach spożywczych za niewielką sumę wykupywało się abonament na cały miesiąc. Każdego dnia o świcie klatki bloków i kamienic rozbrzmiewały brzękiem butelek z mlekiem, zamykanych aluminiowym kapslem. Dziś wiele osób tęskni nie tylko za butelką świeżego mleka pod drzwiami, ale też perlowskim nabiałem, twarogiem, śmietanką. Taną i kefirem. Twierdzą, że był też lepszy niż ten, który kupuje się dzisiaj w supermarketach, podobnie z chlebem. W domu dzieci kręciły kogel-mogel, czyli żółtka roztarte z cukrem, czasami z dodatkiem kakao. Nikt nie przejmował się salmonellą, ciepłe wspomnienia budzą lody Bambino na patyku, albo lody Calypso, saszetki witaminy Wibowit, albo oranżady w proszku, których zawartość zwyczajnie się wylizywało. Niektórzy zajadali na deser chleb z masłem i cukrem, czasami nakrywany kożuchem z mleka, rarytasem na widok którego większość ludzi dzisiaj raczej się wzdraga. W niedzielę kupowało się watę cukrową, przysmak, który i dzisiaj można znaleźć na festynach czy festiwalach. Popularne były landrynki, dropsy, irysy i oczywiście wcześniej wspomniane wyroby czekoladopodobne. Natomiast bogaty w cukry proste baton Prince Polo stanowił rarytas i dawał poczucie luksusu. Polacy jadali i gotowali sami. W domach, na przyjęciach imieninowych królowały kiełbasy, wędliny, pasztety, często własnego wyrobu, śledzik, zimne nóżki i tak zwana sałatka jeżynowa z gotowanych w rosole, warzyw zmemłanych, z majonezem i rozmaite pikle w occie. Na niedzielne obiady podawano rosół lub zupę pomidorową z przecieru i pieczonego kurczaka lub kotlet skabowy z kapustą lub smażonymi buraczkami i obowiązkowo z ziemniaka. Surowych warzyw podawano mizerię lub zieloną sałatę w śmietanie. Nie było octu winnego do sporządzania sosu vinaigre. Zresztą cytryna także nie gościła w sklepach na co dzień, a więc wszystkie sałatki przyprawiono na jedno kopyto. Majonezem lub majonezem z dodatkiem musztardy sarebskiej. Obowiązywał przy tym obyczaj krojenia każdego składnika sałatki na drobną kosteczkę. Mieszanina jej z majonezem tak, aby poszczególne składniki nie dały się zidentyfikować i dobrze się razem ugniotły, a na koniec ładowania grubej warstwy majonezu na wierzch. Dopiero tak podaną przybierano fantazyjnie pomidorkiem i jajeczkiem, a la muchomorek i podawano na stół. W efekcie, niezależnie od składników, wszystkie te sałatki smakowały tak samo. Naród tak się rozsmakował w tego typu wyrobach, że da się za nie pokroić. Pokroić też można było chleb, posmarować koncentratem pomidorowym, krojoną w cieniutkie paseczki cebulką, i szybko.
świetną soli. Absolutny rarytas. Dziś na myśl o tym, by zjeść chleb z majonezem, no to można mieć mdłości. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się film podobał. Jak się podobał, dajcie kciuka do góry. Jak się nie podobał, dajcie kciuka w dół. Jak się średnio podobał, dajcie go w bok. Może napiszcie komentarz. Jak macie jakieś tematy, które byście chcieli, żeby zostały pokryte, dajcie znać w komentarzach. A my się widzimy już przy okazji następnego filmu, czyli już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.